Witam w drugiej części mojego materiału poświęconego rozgrywce w grę Ardeny 2024, scenariusz Piperoff. I w tym momencie jesteśmy mniej więcej w połowie rozgrywki, bo przed nami etap piąty z dziewięciu. Rosjanie uzyskali pewne powodzenie na grzbiecie Elsenborn, gdzie udało im się zepchnąć trochę do tyłu obronę belgijską i otworzyć sobie drogę przez ten grzbiet, natomiast na pozostałych odcinkach Belgowie zdołali się obronić. Liż pozostaje na razie, jak mi się wydaje, poza bezpośrednim zasięgiem Rosjan, no ale wszystko jeszcze przed nimi. No, brak w tym scenariuszu tutaj trochę może jednostek powietrznych, to znaczy w sensie spadochronowych lub śmigłowcowych, które mogłyby wykonać powiedzmy jakiś desant na tyłach i dojść naprzód. To by się Rosjanom tutaj niewątpliwie przydało. Inaczej muszą nacierać po prostu czołowo i walić, no cóż, głową w mur, dosłownie rosyjską głową w mur, ten belgijski. Zobaczymy, może jednak coś nam przyniesie kolejny etap. Na początku wprowadzenie posiłków. Mamy etap piąty, więc tak. Alianci dysponują w tym momencie już jednym punktem walki elektronicznej. Dwiema jednostkami sił specjalnych, czyli zachowują tą jedną, którą mają, bo jedną stracili. I otrzymują trzy punkty lotnictwa i trzy punkty śmigłowców. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeżeli chodzi o Rosjan, to mają jeden punkt lotnictwa, przepraszam, jeden punkt walki elektronicznej, jeden punkt sił specjalnych i po jednym punkcie otrzymują lotnictwa i śmigłowców. Ok, zaczynam od fazy lotniczej. Rosjanie postanawiają przydzielić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć punktów lotniczych. Alianci raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli alianci mają przewagę plus 2. Rzut dla Rosjan 6. Rzut dla aliantów 2. Wow! Czyli Rosjanie jednak tym razem zdobyli przewagę powietrzną. I straty od artylerii przeciwlotniczej dla Rosjan 2. Oj, to chyba zaboli. 2. Strata jednego punktu siły tylko. To nie tak. Znowu tragicznie. Więc przechodzę do fazy ostrzału artyleryjskiego. W tym scenariuszu nie mamy niestety artylerii rakietowej, ponieważ ona się w tej sytuacji przydaje. Zwłaszcza, że poza klasycznym, konwencjonalnym ostrzałem może też przeprowadzić ostrzał amunicją termowaryczną, która daje jej dwa razy większą siłę, a i tak jest sama w sobie dosyć silna. No ale w tym scenariuszu jej nie mamy. Więc Rosjanie mają tylko jeden oddział artylerii lufowej, który zresztą postanowiłem sobie wykorzystać jako wsparcie do walki bezpośredniej. Więc przechodzę do rosyjskiej fazy ruchu. 1, 2, 1, 3. Tu będę kontynuował natarcie. Pytanie, czy tutaj chcę dalej uderzać? Biorąc pod uwagę dotychczasowe niepowodzenia, jakie niosły te ataki. No ale co mi szkodzi? A nuż może się uda. Aha, no i znowu zapomniałem. Jednostka rosyjska była oznaczona jako after action, czyli obracam ją na właściwą stronę. I teraz walki rosyjskie. Zacznę tutaj. Mam 9, 9, 18. Powiedzmy, że przydzielę oba posiadane punkty śmigłowcowe, czyli miałbym 20. Wyrzuciłem 2 i niestety oba straciłem. I alianci, powiedzmy, przydzielą 3 punkty śmigłowcowe. 1, 2, 3. Wyrzucili 1, czyli chyba 1 stracili. Tak, czyli dwa punkty nadal mogą wykorzystać, czyli mamy 4 przeciwko 18, to mi daje 5 do 1, 6 do 1 za gwiazdkę, 5 do 1 za sztab, 4 do 1 za gwiazdkę, 3 do 1, 2 do 1 za umocnienia, 1 do 1, 1 do 2 za miejscowość, znaczy za miasto, tu nie ma podziału na miejscowość. A nie, przepraszam, za miejscowość jest 1.
czyli jest 1 do 1. Dobrze policzyłem. Czyli jest 1 do 1. I niestety 11. Wyjątkowo Rosjanie nie mają tutaj szczęścia. Te 1 i tracą 1 punkt wartości bojowej. I teraz tutaj. Rosjanie tutaj wykorzystają, od razu zaznaczę sobie, 1 punkt walki elektronicznej. Więc mają 3, 12, 18, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli jeszcze jest artyleria w zasięgu. Czyli tu miałem 12, 18, 24 i przydzielę 3 posiadane punkty lotnictwa. Nie, przepraszam, za lotnictwo nie rzucam. Czyli miałem 24, 27 punktów. Alianci przydzielą 3 punkty śmigłowców. 1, 2, 3. Niestety wyrzuciłem 3, co oznacza stratę wszystkich 3 punktów. 1, 2, 3. I wykorzystają tą artylerię. Czy sztab się mieści? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Czyli tu miałem łącznie 27 przeciwko 5. 27 na 5 to daje mi 5 do 1. 6 do 1, 7 do 1. Alianci też wykorzystają swoją walkę elektroniczną, czyli 6 do 1, 5 do 1 za gwiazdkę, 4 do 1 i 3 do 1 chyba za wzgórza, na wzgórza 2. Tak, 3 do 1 i za sztab 2 do 1. 10 przy 2 do 1. Minus 1, B1, minus 1. Czyli tak. Obrońca wycofuje się o 1 i traci 1 punkt. Atakujący także traci 1 punkt, ale może ruszyć naprzód. Dobrze. To by było tyle, jeżeli chodzi o walkę. Więc teraz ruch Belgów. Tych przerzucę tutaj. Tych natomiast przerzucę tutaj. Mogą spokojnie dojechać. Jednostki kołowe mają to do siebie, że zachrzaniają na drogach jak małe, właściwie nie takie małe znowu samochodziki. Tutaj natomiast jest problem, ponieważ ci Rosjanie mogą w tym momencie wejść na tyły tych Belgów. Więc muszę ich niestety stąd cofnąć. Są na tyle wciąż silni, że powinni sobie dać radę. I myślę, że to by zamknęło ruch Belgów. Tak, to by zamknęło ruch Belgów. I tym piąty etap gry. Rozpoczynamy etap szósty. Myślę, że zrobiłem jeden błąd. Mogłem wykorzystać alianckie siły specjalne, żeby na przykład zniszczyć tutaj most i tym samym uniemożliwić Rosjanom takie sobie proste wjechanie tutaj na chatę, na tyły. No trudno się mówi. Więc zaczynamy od wprowadzenia posiłków w etapie szóstym. W etapie szóstym. Alianci 1 punkt walki elektronicznej, 2 punkty sił specjalnych. Ojej, nie wyjąłem sobie. Znaczy, przepraszam, w tym momencie mają 3 punkty sił specjalnych, a że jeden stracili, to jeden zyskuje, więc jeden mogę wprowadzić. I lotnictwo i śmigłowce plus 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeżeli chodzi o Rosjan, etap szósty. Siły specjalne 1, walka elektroniczna 1 i lotnictwo i śmigłowce plus 1. Przede wszystkim rosyjskie śmigłowce zostały mocno przetrzebione. W tym momencie mają tylko 1 punkt do wykorzystania, czyli bardzo mało. Zaczynam od fazy lotniczej. Rosjanie postanawiają przydzielić 1, 2, 3, 4, 5, 6 punktów lotniczych do walk o przewagę powietrzną,
Alianci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli mają przewagę plus 5 na korzyść aliantów. Dla aliantów 3, dla Rosjan 6, czyli Rosjanie 11, alianci 13. Alianci zdecydowanie wygrali. I straty od artylerii przeciwlotniczej dla aliantów 6 bez strat. Bardzo ładnie. Zatem faza ruchu jednostek rosyjskich, chociaż nie, sił specjalnych, bo mam z powrotem moją jedną jednostkę sił specjalnych. Znowu próbuję ten sztab. 5, czyli nic się nie stało. Zobaczmy, czy przeżyła. 1, 3 to było chyba, że przeżyła, ale zobaczę. A nie, 1, 3 to likwidacja jednostki, czyli Rosjanie tracą drugą swoją jednostkę sił specjalnych. I już ich nie posiadają wcale. Więc faza ruchu Rosjan. Gdybym wyrzucił wyjątkowo szczęśliwie tutaj 11 lub 12, to bym mógł nawet zniszczyć ten sztab, no ale marzenia. Tutaj będę kontynuował natarcie. Tu może trochę przesunę tą artylerię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, żeby była bliżej. Tutaj to już chyba nie ma sensu dalej tłuc o tą piechotę, bo jak widać wyraźnie, te ataki nie przyniosły za dużo rezultatów poza kolejnymi stratami, więc stąd się chyba wycofam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mógłbym w ten sposób może chociażby ten główny kierunek uderzenia wzmocnić, ale w tym momencie jest to niestety niewykonalne. Więc przechodzę do rosyjskiej fazy walki. Mam w tym momencie tylko jeden atak, więc mogę rzucić na niego wszystko, co mam, można powiedzieć. 9, 12, 15, 17 i jeden jedyny punkt śmigłowców. Chyba nawet się udało. Zobaczmy. Niestety strata. I to by było wszystko. Natomiast alianci użyją 1, 2, 3, 4, 5 punktów lotniczych. 1, 2, 3 śmigłowców. Wyrzuciłem 3. Ojej, czyżbym miał stracić te śmigłowce wysłane? Tak, straciłem wszystkie, no wyjątkowo nie wyszło, ale przynajmniej lotnictwo pięciopunktowe wesprze tą walkę, więc mam tak, 3, 5 i plus 5 to jest 10, więc mam więc mam 2 do 1, 3 do 1 za gwiazdkę, 2 do 1 za gwiazdkę, 1 do 1 za sztab, 1 do 2 za rzekę, 1 do 3 za miejscowość. No, 11. Rosjanie chyba w tym momencie mogą sobie już pomarzyć o tym. Lisz tylko 11 z 1 do 3, a 2 minus 2. 1, 2. 1 i 2. Muszą jedną kolejną brygadę stracić. Nie użyłem walki elektronicznej, to fakt, ale to by nic nie zmieniło, ponieważ każda ze stron posiada po jednym punkcie walki elektronicznej, więc rezultat byłby, więc można powiedzieć, że obie by się zniosły. Przechodzę zatem do Belgów. Umocnię ich tutaj. Umocnię tutaj. Wykorzystam jedną jednostkę sił specjalnych, żeby spróbować zniszczyć ten most. Zobaczymy, czy mi się to uda. 1, to chyba się nie udało. Tak, nie udało się, więc sprawdzę, czy chociaż jednostka przeżyła. Nie, nie przeżyła. Więc druga jednostka sił specjalnych stracona i to by zamykało całkowicie, tak, to by zamykało całkowicie ten etap rozgrywki.
Przed nami siódmy etap rozgrywki. Tu od razu zaznaczyłem sobie sam, żeby pamiętać przed chwilą, że popełniłem jeden błąd, o którym muszę od razu wspomnieć. Mianowicie wykorzystując lotnictwo w obronie, jego siła dzielona jest na pół, natomiast w tej walce wykorzystałem pełną siłę lotnictwa w obronie, co dało aliantom bonus, spory. Na przyszłość trzeba pamiętać, że o ile śmigłowce nie mają tej siły dzielonej, tak samoloty mają. Więc mogę przejść do etapu siódmego. Zaznaczmy posiłki. Etap siódmy. Alianci, jeden punkt walki elektronicznej. Trzy jednostek specjalnych, a że dwie stracili, to zostaje im jedna. I plus trzy lotnictwa i śmigłowców. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rosjanie natomiast, jeden punkt walki elektronicznej. Jeden punkt jednostek specjalnych, jako że stracili już drugą, więc nie posiadają już ich wcale. I po jednym punkcie lotnictwa i śmigłowców. Ok. Zatem faza lotnicza. Alianci przydzielają 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punktów lotnictwa. Rosjanie przydzielają ich 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I rzut kością dla Rosjan 12. Dla aliantów 14, czyli alianci wygrali przewagę o przewagę powietrzną. Rzućmy okiem na straty od artylerii przeciwlotniczej. 1, co oznacza straty, jeżeli dobrze kojarzę. 1 punkt siły. Ok. I mogę przejść do ruchu Rosjan. Nie posiadają już niestety tych jednostek specjalnych, więc nie da się w żaden sposób tego sztabu zneutralizować. Jedyne, co tak naprawdę zostaje Rosjanom w tym momencie, to próbować się przebić gdzieś tutaj, ale szans na to widzę już niewiele tak naprawdę. Myślę, że teraz to już Rosjanom zostało ogólnie nie w piętkę, bo co by kombinowali, to raczej mają małe szanse, żeby wygrać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I mogę tym wszystkim walnąć tutaj, licząc, że może coś to przyniesie. Te czołgi przesunę tutaj. Ale tak naprawdę myślę, że to już jest właściwie koniec tej rozgrywki, bo jeżeli nie zdarzy się cud w postaci bardzo korzystnego rzutu kością, to prawie na pewno Rosjanom to się nie uda. No ale zobaczmy. Więc wykonuję tutaj atak. Wesprę go tym jednym punktem walki elektronicznej. I spróbuję go wesprzeć tym jednym, jedynym posiadanym punktem śmigłowców szturmowych. Wyrzuciłem 3, co oznacza niepowodzenie. Natomiast alianci mogą wesprzeć artylerią, sztabem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak. I lotnictwem. Przydzielą do tego powiedzmy 6 punktów lotniczych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To daje 3. Czyli mam już tam 6. 3 punkty śmigłowców. 1, 2, 3, 5. Udało się. Czyli mam 9 punktów łącznie już. I plus 2 to daje 11 punktów. 11 przeciwko 5. 10. 13, 16, 24, to daje 2 do 1. Alianci też użyją swojej walki elektronicznej, więc mam 2 do 1 czyste. 3 do 1 za jedną gwiazdkę i 4 do 1 za drugą gwiazdkę. 3 do 1 za sztab, 2 do 1 za gwiazdkę, 1 do 1 za rzekę. 1 do 2 za umocnienia i 1 do 3 za miejscowość. No powiedzmy sobie szczerze, szanse, że Rosjanie tutaj się przebiją, wynoszą, jak to śpiewało kiedyś Lady Punk, mniej niż 0. Zobaczmy, czy coś da.
rzuciłem 4. 4 oznacza stratę jednego punktu siły przez atakującego. Czyli już wszystkie rosyjskie jednostki poniosły po jednym punkcie straty i rzut za dezorganizację dla obrońcy. Wyrzuciłem 7, czyli obrońca nie został zdezorganizowany. Więc teraz ruch Belgów. Zastanawiam się, co w tym momencie, czy Belgami coś tutaj jeszcze warto robić. Myślę, że mogę nawet dla pewności wesprzeć tę obronę tutaj i w ten sposób w tym momencie właściwie stworzyć obronę, przez którą Rosjanie już się nie mają jak przebić. Właściwie w tym momencie mógłbym spokojnie zakończyć rozgrywkę, ponieważ, jak powiedziałem, no Rosjanie nie mają za bardzo szans w tym momencie już wygrać. Tak naprawdę w tym scenariuszu dla Rosjan to jest kluczowych tych kilka pierwszych tur. Jeżeli w tych turach uzyskają gdzieś zdecydowane powodzenie lub przebicie, to wtedy mają szansę rzeczywiście przebić się i dojść do tego Lisz. Natomiast w tym teraz w tej rozgrywce im wyjątkowo nie poszło także przez dość niekorzystne rzuty, jeżeli chodzi o straty, bo ponieśli je znaczne. Właściwie każda chyba jednostka rosyjska, która pozostała na planszy, w tym momencie jest już osłabiona. Dodatkowo stracili 2 brygady. Mogę zresztą pokazać tutaj pełne straty. Najpierw straty rosyjskie może. 1 brygada. 2 brygada. I 2 jednostki sił specjalnych. W przypadku aliantów są to 2 jednostki sił specjalnych. Jeżeli chodzi o straty na planszy, to mamy tutaj jeden punkt wartości bojowej. Tu drugi. I tu trzeci. A w przypadku Rosjan oznacza to, że każda chyba ich jednostka jest już w tym momencie osłabiona, tak? Tak. Więc w tym momencie można spokojnie zamknąć rozgrywkę, bo dalsze jej ciągnięcie to jest właściwie dalsze straty Rosjan bez szans gdziekolwiek na uzyskanie realnego przebicia. Być może powinienem był też na początku skupić się tylko na jednym punkcie i tam uderzyć całymi dostępnymi siłami. Może to by przyniosło jakiś lepszy efekt. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Nie wykluczam, że wrócę w przyszłości do tego systemu, ponieważ ma on spory potencjał. Może pokażę Wam też coś, powiedzmy, z udziałem większej różnorodności sił po obu stronach i także z wykorzystaniem właśnie artylerii rakietowej, zaopatrzenia i tak dalej. Może wtedy uda mi się jeszcze parę innych rzeczy pokazać, których tutaj nie było. Czy na przykład jednostek śmigłowcowych. No ale to przy innej okazji. Na dzisiaj dziękuję za uwagę.